W kolejnej części konferencji prasowej bardzo gorąco i serdecznie witamy Jakuba Wróbla. Dzień dobry. Kuba, mówię do ciebie, że witamy bohatera, natomiast ty dyplomatycznie stwierdzasz, bohaterzy siedzą w szatni. Coś w tym jest. Jest, na pewno jest, bo nigdy nie jest w piłce nożnej tak, że wygrywa jedna osoba. Dzisiaj mi się udało, szczęście dopisało i znalazłem się w polu karnym, strzeliłem bramkę. Ale przez 90 minut to właśnie ci bohaterzy, którzy siedzą w szatni, tak jak mówię, pracowali na to, żebym ja mógł zdobyć bramkę. Uderzenie bardzo techniczne, po krótkim słupku, taki błysk można by było tak to określić. Arek Malarz miał niewiele do powiedzenia. Nie wiem, czy uderzenie techniczne głową. Dołożyłem głowę po prostu, a chciałem skierować piłkę w światło bramki. Wyszło tak, że w pełnym nabiegu piłka trafiła na krótki słupek. Rozmawiałem z Arkiem po meczu, sam powiedział, że nie do końca widział piłkę i nie spodziewał się tego strzału. I poza tym no, siła strzału była na tyle, że wpadła do bramki. Mecz nerwowy, aczkolwiek trudno było spodziewać się innego przebiegu. ŁKS ze swoimi ambicjami, ze swoimi nadziejami na zwycięstwo i walkę o awans. My natomiast również bojowo nastawieni w boju o utrzymanie. No tak, dwa różne fronty. ŁKS u góry tabeli, my na dole. Dla nas każdy mecz to jest, można powiedzieć, taki mały finał. Każdy mecz rozgrywamy tak i podchodzimy do tego. Ale z pewnością, z wiarą w swoje umiejętności i ten mecz był dzisiaj ciężki. Były emocje, było dużo szarpanej gry, do czego powoli przyzwyczajamy kibiców, ale można mówić o nas, co się chcemy. Mamy, tak jak mówię, realizować swoje założenia. Dzisiaj uważam, że na bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o determinację. Byliśmy od rozgrzewki po końcowy gwizdek i myślę, że to też dało duży efekt. Zapisujesz się złotymi zgłoskami w historii klubu sportowego Resovia, a to z tego prostego względu, że był to pierwszy mecz ligowy rozegrany z ŁKS-em tutaj przy ulicy Wyspiańskiego. Strzelec bramki, wiadomo kto. No to bardzo miło mi w takim razie. Aczkolwiek dla mnie to był i dla drużyny kolejny mecz, tak jak już wspominałem wcześniej, o to, żebyśmy zostali w pierwszej lidze. I będziemy wszystko konsekwentnie dalej robić i realizować, żeby w tej lidze zostać. Kolejny raz słychać było zza bramy to wspaniałe, gorące wsparcie, które płynęło od naszych kibiców. Tak, tak, tak. Rozmawiałem z chłopakami z ŁKS-u przed meczem i właśnie coś tam wspominaliśmy o kibicach. I mówiłem, że dzisiaj też będzie ich na pewno słychać i przychodzą, pomagają, są zaangażowani, za co z tego miejsca ja i cała drużyna dziękujemy. Bo to wsparcie słychać i tak jak mówię, cieszy to, że po wygranym meczu możemy podejść tam i razem z nimi fetować zwycięstwo. Teraz chwila świętowania, na pewno w szatni z kolegami, a później kolejny tydzień ciężkiej pracy przed następnym spotkaniem ligowym. Otóż to, dzisiaj jest czas na to, żeby jeszcze porozmawiać, pocieszyć się po wygranym meczu, ale mamy szczegółowy plan na następny tydzień, to jest kolejny tydzień przygotowań do, tak jak już wspominałem, naszych małych meczów finałowych i z pokorą, z pewnością siebie, na pewno z takim dobrym bodźcem, bo po wygranym meczu pracuje się mentalnie lżej na pewno. Można więcej od siebie oczekiwać, bo jest przyjemnie. Można dużo biegać, dużo trenować, bo tak jak już mówię, wygraliśmy mecz i to na pewno chcemy jakby to kontynuować serię. Drodzy Państwo, tak więc tyle Jakub Wróbel, autor zwycięskiego trafienia w pojedynku Apklan Resovii z ŁKS-em Łódź. Dziękuję bardzo.